ćwiczenie, które nam pomoże wgrać do kupy, stopy i mięśnie brzucha. To jest taka forma, powiedzmy sobie, nazwijmy to martwym ciągiem na prostych nogach, z ketlem lub hantlem, zależnie co macie pod ręką. To ćwiczenie nauczy nas, jak utrzymywać napięcie twojego ciała i wstępnie pokaże nam, co robić z plecami. Więc zacznijmy od najprostszej rzeczy, plecy. Łopatki nie są w retrakcji, jeżeli mówimy o różnych formach ciągu, tylko są w ułożeniu neutralnym. Nie są ani wysunięte do przodu, ani do tyłu, po prostu neutralnie. I hantel chcemy popchnąć w stronę ziemi, to napina nam najszerszy grzbiet. I to wszystko staje się tutaj usztywnione. Czyli robimy depresję łopatki. Łopatka idzie w dół. Głowa neutralnie. I teraz zobaczcie. Ruch wygląda w następujący sposób. Najpierw ustawiamy stopę. Za każdym razem, jak zaczynamy ćwiczenie, ustawiamy stopę. Wkręcamy ją. Czy mamy but, czy nie mamy buta, rozkładamy paluchy, napinamy łuk, wkręcamy stopę, pięty do siebie palce na zewnątrz, ziemia jest rozepchnięta, noga stała się napięta, głęboki wdech do przepony, napięcie, wszystko trzyma i dupa idzie do tyłu, piszczel pozostaje pionowa, jeszcze kawałek, stop i teraz najważniejszy moment, napinamy dół pośladka. I idziemy do góry z tego napięcia. Cyk. Wtedy mamy wykonany poprawnie martwy ciąg na prostych nogach, czy generalnie wszystkie ruchy, które wymagają wyprostu biodra. Będziecie tego używali w przysiadach, w ciągach wszelkiej maści, w good morning, we wiosłowaniu, we wszystkim tym, gdzie mamy do czynienia z ugiętym biodrem. Teraz, dlaczego jest to ważne? Bo można zrobić to niewłaściwie, na dwa sposoby. Pierwszy sposób niewłaściwy, wejść do pozycji, inaczej. Pierwszy błąd można popełnić już przy starcie, czyli nieutrzymanie brzucha będzie skutkowało pogłębieniem lordowy w trakcie wchodzenia do tyłu. Czyli, jeszcze raz, o to mi chodzi, nie? Że kaczy kupę dłuższą. Nie? O, czyli zobacz. Mocne jakby ugięcie w kolana. Tak, tak. To, co często możecie zobaczyć na siłowniach, że ludzie bojąc się ugięcia pleców, skupiają się na plecach, a nie na brzuchu i pogłębiają lordowe, przez co puszczają brzuch i destabilizują odcinek lędźwiowy. To jest błąd. I to samo można zrobić przy starcie z dołu, czyli wejść do dołu i ruszasz tylko klatką do góry, uginając plecy w łuk. O, tu nie ma użycia biodra, wszystko idziecie prostownikami. Potem wszyscy zdziwieni, czemu plecy bolą, nie? Także to jest błąd związany z nadmierną lordozą. Można też wykonać błąd z ugięciem pleców, nie? Czyli wpuszczeniem tyłu. Jeżeli głowę damy w dół, to będzie nam to łatwiej zrobić. Całe plecy są ugięte, to jest błąd, nie? Ale wejdź do dobrej pozycji na dole. Jeszcze tutaj lędźwia mi wyprostuj. Jeżeli napniecie górną część pośladka i zaczniecie się podnosić, to również zrobicie to ugiętymi plecami. Nie? Czyli jest duża różnica pomiędzy pracą górą pośladka, a dołem pośladka. I to jest element do opanowania, bez tego nie zrobicie dobrego przysiadu. Dlatego tutaj dość duża objętość w planie. Tak jest. Tak jest. Co powinno pracować? Dół dupy, tu na włączu z dwójką, dwójka, brzuch. To powinniście czuć i lekko najszerszy, nie? Pamiętamy, że głowa jest cały czas neutralnie. Nie zadzieramy głowy, nie opuszczamy głowy. Jeszcze jeden poprawny, zajebisty rep. Stopa, najszerszy, wpięcie, dno miednicy, głowa neutralnie, dupa do tyłu, piszczel pozostaje pionowo, dół dupy się napina, klata idzie w górę razem z głową, kąt ugięcia kręgosłupa się nie zmienia. Koniec, mamy to.